Siemeczku, siemeczki, Siemioneczka, ja jesteś swaszka. W dzisiejszym odcinku zobaczcie parę prostych trików, aby zwiększyć wasze FPSy w Fortnite. Dużo osób nie prosiło o taki materiał, więc postanowiłem go dla was nagrać. A ja tradycyjnie przypomnę: 400 lajków, pierwszą godzinę, 1000 faudolców dla was. Koniecznie zostawcie suba na kanale oraz lajka w górę. Możecie napisać jeszcze w komentarzu, czy macie pomysł na jakiś kolejny poradnik, bo staram się nagrywać to, co chcecie oglądać. I co, bez zbędnego gadania, zapraszam Was do materiału. Ok, a więc pierwszym krokiem na dziś będzie wejście w Epic Games Launcher. Oczywiście. Te kroki są dla PC, więc jeżeli nie gracie na komputerze, to pomińcie tą opcję. Następnie klikacie w ustawienia i w ustawieniach zjeżdżacie na dół, gdzie macie zakładkę Fortnite. Następnie w Fortnite powinniście wyłączyć opcję dodatkowe argumenty wiersza polecenia. Zaufajcie mi, te opcje kiedyś działały, teraz to nie działa tylko i wyłącznie to zabiera FPS-y, więc po prostu odznaczcie sobie tą opcję i będziecie mieli trochę więcej FPS-ów, a teraz przejdźmy do kolejnych kroków. A więc dobra, drugim krokiem na dziś będzie wejście to w ustawienia skupienia. Aby to zrobić, po prostu wchodzimy w wyszukiwarkę Windowsa oraz wpisujemy skupienie. Jak sam widzicie, otworzy nam się takie okienko, jak teraz widzicie. I w tym okienku powinniście wszystko wyłączyć. Czyli, czyli jak mamy na przykład reguły automatyczne, to po prostu wszystkie je wyłączamy również z tym na dole. Jeżeli już zaznaczyliśmy te opcje, powinniśmy wejść sobie w zasilanie i uśpienie, które jest minimalnie pod skupieniem, i zaznaczamy tutaj dwie opcje, które są na nigdy. Następnie wchodzimy w dodatkowe ustawienia zasilania oraz zmieniamy oszczędzanie zasilania na najwyższą wydajność oraz zapisujemy po prostu ustawienia. Potem znowu wchodzimy w zakładkę niżej, mamy tutaj pamięć i w pamięci wyłączamy czujnik, który może automatycznie zwalniać miejsca oraz usuwać różne pliki. To polega na tym, że na przykład nie, mamy sobie, pobieramy jakąś rzecz na komputerze, system nam czyta, że po prostu nie potrzebujemy tej rzeczy i nam ją wyrzuca, czyli po prostu cały czas coś pracuje nam w tle w komputerze, więc po prostu powinniśmy odznaczyć tą opcję, co zwiększy nam FPS-y, ponieważ po prostu jeden proces nie będzie cały czas się robił w komputerze i po prostu system zapomni, aby to sprawdzać. Następnie cofamy się na stronę główną oraz wchodzimy w granie. W graniu musimy sobie wyłączyć opcję rejestrowania klipów oraz otwierania paska. Następnie wchodzimy w tryb gry oraz powinniśmy zostawić tryb gry włączony, niektóre osoby mają wyłączony, dlatego o tym mówię. Następnie wchodzimy w zakładkę ujęcia oraz po prostu odznaczamy sobie te wszystkie ustawienia, które tutaj są, bo po prostu nie będziemy robili ujęć, abyśmy mieli jak najwięcej FPS-ów. Następnie wpisujemy optymalizacja dostarczenia i po prostu wyłączamy sobie tą opcję i po prostu inne komputery wtedy nie będą w stanie pobierać nic z naszego komputera, aczkolwiek po prostu zwiększy to nasze FPS-y, aczkolwiek zwiększy to po prostu nasze FPS-y, więc polepszą się one, a po prostu do tego dążymy. I dobra, zapisujemy wszystkie dane, wychodzimy i to będzie pierwszy krok na dziś. A więc dobra, trzeci krok polega na tym, że wchodzimy sobie w przeglądarkę, wpisujemy Nvidia GeForce sterowniki, jeżeli mamy kartę graficzną od Nvidia, ponieważ zostały wprowadzone nowe sterowniki, które które wprowadzają nam dodatkowe ustawienia do Fortnite, a, przez, przez które w bardzo łatwy sposób zwiększymy swoje fps y. Zresztą, zobaczcie sami: wchodzimy sobie w pierwszy link, który jest tutaj, następnie wybieramy sobie nasz typ produktu, serię, rodzaj oraz nasz system. I tutaj ważne: musimy pobrać sobie sterownik Game Ready, a nie sterownik Studio, i następnie szukamy sterownika, który po prostu będzie dla nas. Następnie go pobieramy. Jeżeli nam się nie zacznie pobierać, to po prostu klikamy Pobierz i wtedy zaczyna nam się on pobierać. A jeżeli nie wiecie, jaką macie kartę graficzną, wpisujecie sobie menedżer urządzeń, następnie klikacie so Następnie rozszerzacie sobie zakładkę karty graficzne i tutaj wyświetli wam się nazwa właśnie waszej karty graficznej. Dobra, jeżeli już sterowniki nam się pobrały, otwalamy sobie installer, akceptujemy tutaj zgodę, klikamy sobie OK. Teraz nam się zaczynają pobierać sterowniki i widzimy się za chwilę, jak już nam się pobiorą sterowniki. Ok, jeżeli już tutaj się znajdujemy, powinniśmy sobie pobrać albo sterownik graficzny, albo GeForce Experience. Ja pobiorę również GeForce Experience oraz klikamy instalację ekspresową, jeżeli po prostu nie znamy się na komputerze. I teraz po prostu czekamy, aby wszystko się zrobiło i widzimy się za chwilę. Ok, jeżeli już zaktualizujecie sobie sterowniki, powinniście wejść sobie w ustawienia... No, to jeżeli jesteście w ustawieniach, po pierwsze powinniście sobie zlokować FPS, ja w sumie nie wiem dlaczego tego nie mam. Następnie zaufajcie mi, powinniście sobie zwiększyć dystans widzenia na epicki oraz tekstury na wysokie. Zaufajcie mi, nie pytajcie się dlaczego, ale w Fortnite się to działa jakoś tak dziwnie, że wam nawet przybędą przez to FPS-y oraz przechodzimy do nowych ustawień, które nam się pokazały właśnie przez to, że pobraliśmy najnowsze sterowniki. Ja sobie jeszcze zmienię język na polski, aby wam łatwiej było pokazać co tam pisze i wam powiem co i jak. A więc tak jak w wersji DirectX dajemy na 11 Włączamy sobie opcję renderowania wielowątkowego. Jeżeli jesteś z czegoś niepewni, dlaczego tak, to pytajcie się w komentarzach, bądź też po prostu przeczytajcie sobie tutaj na boku o co tutaj chodzi. Debugowanie po błędzie karty graficznej sobie wyłączamy, bo to nam trochę obciąża Fortnite'a. A chcemy jak najbardziej tego uniknąć. Jeszcze bym wrócił do synchronizacji pionowej, to na pewno wyłączcie tak samo rozmycie. Znaczniki opóźnienia sygnału sobie najlepiej wyłączcie. Nvidia Reflex włączcie sobie na włączone oraz na wzmocnienie. Nagłe opóźnienie sygnału wyłączcie. Oraz DLS wyłączcie. Ponieważ normalnie to powinno działać, aczkolwiek aktualnie w Fortnite DLS jeszcze nie jest na tyle dobrze zrobiony, aby on działał, więc po prostu go wyłączcie. I to w sumie będzie na tyle z tego. A więc dobra, następnym krokiem będzie wpisanie %appdata% procent Następnie cofamy się do folderu appdata. Wchodzimy w lokal, szukamy tutaj Fortnite Game. Wchodzimy w Save, on Windows Client, Game User Settings. Co jest, te, co jest tutaj ważne, wchodzimy w właściwości, musimy odznaczyć opcję tylko do odczytu jeżeli mamy ją zaznaczoną wchodzimy sobie tutaj w ustawienia jeżeli już naprawdę mamy bardzo mało FPS-ów i po prostu chcemy mieć jak najlepsze fpsy powinniście sobie tutaj w distance zmienić quality na 0 tak samo reszty tych ustawień ponieważ po prostu w gierce aż tak nisko nie można zejść że tak powiem z ustawieniami jest to tylko możliwe poprzez wpisanie tutaj wartości 0 właśnie w konfigu Fortnite'a zapisujemy wtedy dane klikamy, wtedy klikamy prawe myszy Właściwości tylko do czytu zastosuj. Oraz po prostu wychodzimy stąd. I dobra, teraz przejdźmy sobie do ostatniego sposobu na dziś, czyli już piątego. I dobra, ostatnim sposobem na dziś będzie to po prostu wyczyszczenie w miarę możliwości pulpitu, aby po prostu ten pulpit działał trochę szybciej i po prostu nasz system się nie zawieszał i przy tym czyśmy procent, app Data procent. A nawet jak mamy jakieś rzeczy, które nam się przydadzą, to nie trzymajcie ich w pulpicie, a chociażby po prostu zróbcie sobie tutaj nowy folder, załóżmy, nie wiem, yy, pliki. Z pulpitu, tak? Robimy sobie taki folder, wrzucamy coś tutaj, a na pulpicie robimy nowy. Skrót, klikamy przeglądaj, następnie rozszerzamy opcję ten komputer, dysk D, pliki z pulpitu i klikamy OK. Teraz po prostu będziemy mieli na pulpicie Folder, pliki z pulpitu, a zaufajcie, system wam się odpali o wiele szybciej i wszystko pójdzie lepiej. A teraz zobaczcie sobie w Fortnite, cie, o ile podniosły się moje FPS-y. Dobra, ja już jestem w gierce, jak sami widzicie mam stałe 165 FPS-ów, a teraz zmienię sobie limit FPS-ów na 360. Jak sami widzicie, mój system wyciąga prawie te 360 FPS-ów cały czas, więc jest to coś... Więc jest to totalny pokczamp i co, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to jeszcze strzelcie lajka like w górę, suba z dzwonkiem na kanale. Jeżeli macie jakiś poradnik, który chcielibyście zobaczyć na kanale, to piszcie o tym w komentarzu, ja poczytam komentarze, najlepszy komentarz wybiorę i, i być może nagram taki poradnik, a tymczasem trzymajcie się, do następnych, nara!